How to hire a dream team masterclass. Przyznam, że ten w zeszłym roku był najczęściej przeze mnie oglądanym masterclassem. Rzeczywiście, mój zeszły rok to bardzo duża praca nad rozwojem naszego oplotkowego zespołu i fakt, że podczas tego masterclassu bardzo otworzyłam swoją głowę na to, jak bardzo duża odpowiedzialność za zatrudnianie, ale też zwalnianie osób ciąży na mnie jako liderce, jako takiej szefowej naszego handmade corpo, bardzo, bardzo pomógł mi w tym procesie. Ten proces oczywiście nie jest zakończony, więc od czasu do czasu ciągle wracam do tego masterclassu, z przyjemnością obejrzę go ponownie w te święta, ale zachęcam Cię, żeby go obejrzeć, nawet jeżeli nie jesteś jeszcze na tym etapie, gdzie myślisz o zatrudnianiu pomocy w swoim biznesie. Nawet jeżeli dopiero startujesz, warto mieć świadomość, bo jest to taka trochę nieuchronna droga. W pewnym momencie nie damy rady wszystkiego robić samodzielnie. I kiedy od samego początku mamy świadomość, w których obszarach będziemy potrzebować wsparcia, no to od samego początku mamy oczy, uszy szeroko otwarte i kiedy odpowiednia osoba gdzieś tam w naszej orbicie się pojawi, nie musimy zostawiać takiego procesu rekrutacji na taki spontaniczny, bardzo, bardzo poddany presji moment, kiedy już naprawdę pali nam się grunt pod nogami i bardzo desperacko potrzebujemy kogoś do pomocy, tylko możemy dosyć świadomie rozglądać się już w trakcie prowadzenia naszej działalności. Wiem, że często na początku, kiedy ledwo gdzieś tam wiążemy koniec z końcem, jest bardzo dużo inwestycji w naszym biznesie, to jest ostatnia rzecz, o której myślimy. Ale zachęcam Cię, żeby jednak zobaczyć ten masterclass. Budowanie własnego zespołu to etap, który dla mnie był okupiony bardzo dużym stresem. Ja jestem takim typem Zosi Samosi, która wszystko wie najlepiej. I przyznam, że puszczenie takiej odpowiedzialności w niektórych obszarach mojego biznesu było bardzo trudne dla mnie. Ale jednocześnie po przejściu tej długiej, wyboistej drogi, na której mam wrażenie ciągle jestem, ciągle się uczę, okazało się być zwieńczone taką nagrodą na końcu, która rzeczywiście jest sposobem na uwolnienie jeszcze większych zasobów czasowych, jeszcze większej przestrzeni mentalnej na rozwijanie mojego biznesu. I okazało się, że od czasu, kiedy mam jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej właśnie takiej wolności, takiej swobody i jeszcze mniejsza jest ta presja wykonywania takich najdrobniejszych zadań w naszym biznesie, no to biznes rozwija się jeszcze dynamiczniej, skaluje jeszcze szybciej. Więc życzę Ci tego, rzeczywiście zgrany zespół to nie jest coś, co spada nam z nieba na kolana i nagle dzieje się samo, to jest coś, co trzeba świadomie zbudować, podejmując bardzo wiele wyborów po drodze. Dlatego zachęcam Cię, aby zobaczyć ten masterclass, on mocno otwiera głowę, niezależnie na jakim jesteś etapie, warto rzucić okiem. Mam nadzieję do zobaczenia po drugiej stronie, miłego oglądania.